Essentials Kitback od Helicona. To jest coś, o czym chciałem nakręcić materiał już od dłuższego czasu, ale był pewien problem. Zgubiłem pasek do tego i liczyłem naiwnie, że go znajdę, ale nie znalazłem. Także dzisiaj będzie bez paska. Natomiast no, wynika to głównie z tego, że z paskiem go nigdy nie używałem, nie było mi to potrzebne. Ale jest to zdecydowanie jedna z najfajniejszych toreb, jakich używałem. Używam ich sporo, natomiast ta jest świetna. Chyba nikt nie lubi przeplatać tego mole, ani wyplatać, to zawsze jest męka. Ale chyba nic lepszego jeszcze nie wymyślili, to całkiem fajnie się trzyma i jest uniwersalne. Essential Kitback od Helicona, oczywiście z linii bushcraftowej, no bo jak już kiedyś mówiłem, wszystko chciałem z linii bushcraftowej przetestować, chociaż nie wiem, czy wszystko mi się udało przetestować. Natomiast trzy plecaki, a ten kitback jest zawsze ze mną. Zawsze go mam przypiętego z boku na mole. Oczywiście mamy w zestawie pas, który przypinamy tutaj na tych klipsach, ale go gdzieś mi wcięło, więc nie pokażę, ale może gdzieś na jakiejś przebitce znajdę albo wrzucę jakieś zdjęcie. Zwyczaj to mam w ten sposób, że mam tu po prostu litrową butelkę, mieści się bez problemu, jest łatwo dostępna, to akurat działa bardzo fajnie. Natomiast z tyłu tam zazwyczaj miałem jakiegoś sporka, teraz tego sporka mam gdzieś indziej, tam mam jakieś inne bzdury. Tu jakieś żarcie, tu mam jeszcze tego jednego sporka, latarkę, nosiłem tam też krzesiwo, ale teraz akurat mam gdzieś indziej. Tu mamy też fajną kieszonkę z takimi gumkami, także możemy tutaj spokojnie coś długiego wsadzić. Spork też się mieści bardzo fajnie, znaczy to oczywiście zależy jaki długi. Z tyłu mamy kieszeń przelotową. Kieszeń przelotową, która może nie być przelotowa, tak samo jak było w ENE. Na dole mamy rzep, więc normalnie mamy taką kieszeń, w którą możemy coś wsadzić, nam nie wypadnie, ale jakbyśmy chcieli mieć przelotową, to sobie odpinamy rzep i jest fajnie. To jest materiał, aha, jeszcze tu u góry. Tu czasami miałem pokrywkę, taką małą. No ale też można jakieś inne graty. Te siatki są na zakładkę zrobione, więc jak coś tutaj wsadzimy, to nie wypadnie. To jest bardzo fajny pomysł. Łatwo się to zapina, łatwo się to odpina. Można to w sumie ogarnąć jedną ręką. Jeżeli mamy dużo większą butelkę, też możemy ogarnąć. Jeżeli mamy dużo mniejszą, też możemy ogarnąć, bo mamy regulację tutaj na tym pasku. Fajne jest też to, że nadmiar taśmy mamy zwinięty tutaj i zarzepiony. To jest też w zestawie. Materiał, tak jak mówiłem, kordura chyba 500. Zresztą zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, zajrzę w moje notatki. Waży to niecałe 400 gram, 384 podobno, wymiary to 22 na 20 na 10,
Po jedność 2,5 litra nylon. No bo kordura to nylon. Także generalnie całe nasze wyposażenie takie typowo survivalowe, takie podstawowe, bushcraftowe też można powiedzieć. W sumie tam mora też wejdzie, tak naprawdę od biedy. Można tutaj wcisnąć morę z drugiej strony. Też w sumie wejdzie, bez problemu. Ten pies mój szaleje, coś szuka. Możemy to zapiąć na pasek, ale tego to akurat byłoby średnie, bo takie duże torby na pasku to tak trochę średnio się sprawdzają, przynajmniej mnie. Za pomocą tych moli można, wiadomo, dwa mole albo trzy, jaki mamy szeroki pas, możemy sobie to przypiąć. Ten pas, który jest w zestawie, jest bardzo ok, bo on jest dość szeroki i zapina się go i odpina łatwo. Ja go nosiłem ze sobą bardzo długo, ale w końcu pewnego dnia postanowiłem go gdzieś schować i nie pamiętam gdzie, no bo po co mi ten pas, tak? Zajmę było tylko miejsce. Co my tu jeszcze mamy? Zamykano na klamrę z regulowanym paskiem, mieści większość butelek, no odmieści. Kieszeń główna z regulowanym ściągaczem. Aha, właśnie, mamy regulowany ściągacz w kieszeni głównej. Nie używałem go za bardzo, ale jeżeli mamy mniejszą butelkę o mniejszej średnicy, to się to na pewno przyda. Ja akurat tutaj zawsze mam tą samą butelkę, która jest ok, idealnie do tego pasuje. Aha, płaska kieszeń z siatki w klapie na tabletki do uzdatniania wody. Ciekawa informacja, nie wiedziałem nawet, nie używałem tabletek do uzdatniania wody, przeważnie po prostu używam filtrów. Boczne kieszenie zapinane na suwaki YKK z pętlą i siatkową kieszenią. Wbudowana pochwa na nóż, siekierkę, piłę składaną, regulowana rzepem odpina. Ten rzep tutaj z tyłu, tak, to jest ta kieszeń przelotowa, która może nie być przelotowa. Dering do wpięcia pasa, no teoretycznie tak, możemy to gdzieś powiesić sobie za ten dering. Będzie trochę dyndać, ale nie wiem, no można. Zaprojektowane we współpracy z Survival Tech. To chyba wszystkie bushcraftowe graty mają zaprojektowane we współpracy z Survival Tech. Ja w sumie się nie dziwię, bo to całkiem spoko wychodzi. Także podsumowując, jest to chyba jeden z najfajniejszych gratów, jakich używam. I chyba najdłużej tego używam. Wydaje mi się, że to będzie między rok a dwa. Z tych, które używam nadal, w sensie ciągle. Tak jak powiedziałem, trzeci plecak, a ja to nadal mam przypięte z boku. Jest to chyba, no, zdecydowanie jedna z najfajniejszych rzeczy, które udało mi się, które testowałem i zamierzam używać tego nadal. Zupełnie nic się z tym nie stało. Jest to z kordury, więc w sumie nie wiem, co miałoby się z tym stać. Nie podarło się, nie... No, to też jak mówiłem, przy AND to się nie bardzo brudzi. W sensie brudzi się tylko ten, tylko to po prostu łatwo się czyści, w zasadzie to samo odpada wszystko, co się tutaj do tego poprzyczepia. Zameczki działają, nie mieliśmy żadnej awarii tutaj z tym związanej. Jedyny niuans jest taki, że te tutaj haczyki, te klamry na ten pas, teoretycznie wsadzamy w ten sposób do środka. Tu są takie kieszonki mikro na te wystające tutaj klamerki i to powinno teoretycznie wyglądać w ten sposób. Niestety minus jest taki, że jak połazimy parę kilometrów, to po prostu wyskakuje. To jest w zasadzie jedyna wada, która, mówiąc szczerze, zupełnie mi nie przeszkadza. Po prostu nie zwracam na to uwagi. Ale no, warto wspomnieć, że no jest tutaj jakaś wada. Dostępne jest oczywiście w wielu kolorach, do wyboru do koloru. Nie wiem, czy to jest drogie, czy tanie, ale moim zdaniem warto. Także polecam. Bardzo fajny grat. Bardzo fajna torba. Tak jak powiedziałem, nie nosiłem jej z paskiem, więc nie wiem, czy to się super sprawdza, ale nie widzę powodu, dla którego miałoby się to nie sprawdzić. Dla mnie na plecak idealne. Butelka łatwo dostępna, kilka dodatkowych kieszonek, w których możemy sobie jakieś graty wsadzić. Możemy sobie to przekładać między plecakami, więc taki podręczny zestaw różnych gratów, które mamy tutaj w tej torbie, mamy zawsze ze sobą. I to myślę, że jest ważne, bo jeżeli zmieniamy plecaki czasami, to fajnie mieć jeden stały zestaw takich podstawowych rzeczy, które wiemy, że mamy ze sobą. Tu poza butelką jeszcze możemy wsadzić sobie spokojnie kubek. Taki helikonowy kubek spokojnie tutaj wchodzi. Nie jakoś super lekko, ale bez problemu. Żeby się to nie tukło, zapinamy i zaciągamy. Wtedy jedno z drugim jest ściśnięte.
i się nie tucza. Cóż można powiedzieć o tym Essential Bagu? Kolejna torba. Pokrowiec, sakwa. Jak zwał, tak zwał. Z tym, że tym razem wprost na butelkę. Od E&E różni się tym, że tamten to jest po prostu ładny. Ładne pudełeczko. Ma fajny kształt, do którego możemy wrzucić różne rzeczy. Tutaj mamy ewidentnie pokrowiec na butelkę z dołożonymi kieszeniami na zewnątrz i to mi się wydaje świetnym pomysłem. Ciekawe, czy inni producenci też robią coś takiego. Muszę to sprawdzić, czy są jakieś podobne wynalazki. Może to kiedyś przetestuję.